Studio za Nysom. I redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zaczynamy od Elżbiety II. Oczywiście to jest jedyny temat w gruncie rzeczy dnia, można tak powiedzieć. Jeżeli otwieram na przykład Die Welt, stronę internetową, to zaczyna się od tytułu Londyn nie jest w stanie tego pojąć, pokazany jest Buckingham Palace i tłumy przed nim stojące. Świat płacze po swojej królowej. Rzeczywiście to jest coś w tym. Jednak Elżbieta II rządziła przez 70 lat i dla Niemców jest to substytut monarchy. Każdy Niemiec w gruncie rzeczy w głębi serca jest monarchistą. Wystarczy pojechać do Bawarii i porozmawiać na temat Wittelsbachów. Nie będzie już nikogoś podobnego, pisze również Die Welt. Wieczny następca tronu musi się zdefiniować na nowo. Operacja London Bridge, co wydarzy się po śmierci królowej, pozostanie niezapomniana. Merkel na temat Elżbiety II i tak dalej, i tak dalej. Tak, to jest dla Niemców bardzo smutny dzień, można powiedzieć. To jest smutny dzień dla wszystkich Europejczyków, to jest smutny dzień dla wszystkich demokratów, bo tak się akurat dziwnie składa, że monarchie są obecnie, przynajmniej w Europie, najbardziej demokratycznymi państwami świata. Ale oczywiście nie tylko Elżbieta i nie tylko Londyn to są tematami w Niemczech. Na dalszy plan schodzą inne rzeczy, takie na przykład jak bezpieczeństwo gazowe, solidarność gazowa. Niemcy są bardzo zdziwieni. Kanclerz jest bardzo zdziwiony. Ministrowie są bardzo zdziwieni. Dlaczego umowy na temat solidarności gazowej, o solidarności gazowej, o dostarczaniu gazu do Niemiec w razie trudnej sytuacji podpisał Berlin tylko z Kopenhagą i z Wiedniem? Inne kraje jakoś się ociągają, jakoś zajmują pozycję wyczekującą, jakoś nie bardzo chcą się dzielić swoim gazem. I wprawdzie Niemcy prowadzą w tej chwili rozmowy z Czechami, ale też nie wiadomo, jak one będą przebiegać. Szczególnie ich martwi to, że tacy sąsiedzi jak Belgowie i Holendrzy nie podpisali umowy z Berlinem o dostarczeniu, o dostawach gazu. To wszystko osłabia pozycję rządu Scholza i to wszystko może doprowadzić jesienią tego roku, kiedy będzie chłodniej. Trzeba będzie założyć drugi sweter, kiedy nie będzie można biegać na bosaka po podłodze w swoim mieszkaniu, tylko trzeba będzie zakładać ciepłe skarpety, może z norweskiej, a może z bawarskiej wełny, to może się okazać, że ludzie wyjdą na ulicę z jakimiś żądaniami. To może być bardzo, bardzo nieprzyjemne dla rządu, który i tak nie cieszy się wielką popularnością, którego notowania spadają z dnia na dzień, który najprawdopodobniej, gdyby odbywały się w najbliższą niedzielę wybory, tych wyborów by w Niemczech nie wygrał. A więc to jest sytuacja, która dla Niemiec jest szczególnie dotkliwa. Na Ukrainie oczywiście też wiadomości z Ukrainy docierają tutaj i Spiegel, który był zawsze taką bardzo prorosyjską w gruncie rzeczy medium, pisze, że Ukraińcy najwidoczniej zdobyli jakieś wioski na południu i wschodzie Ukrainy i je odzyskali. To jest oczywiście ze znakiem zapytania wszystko, dlatego że Niemcy uważają, że Ukraińcy nie informują dokładnie o tym, co się dzieje w relacjach ukraińsko-rosyjskich, jeżeli tak można nazwać wojnę, która ma miejsce na Ukrainie w wyniku napaści rosyjskiej. Rosja chce przeprowadzić referendum na okupowanych terenach na Ukrainie i przesunąć aneksję tych terenów na listopad. Czy to się uda, to też Der Spiegel o tym nie wie i zakłada, że może się to udać.
przypomina również Spiegel o tym, że Walerij Zalużny, to jest szef wojska ukraińskiego, jak tutaj podaje Spiegel, nadal dostrzega ryzyko, że w pewnych określonych okolicznościach Rosjanie mogą użyć taktycznej broni atomowej. To straszenie bronią atomową jest bardzo, bardzo silne. Oczywiście Spiegel nie ciągnie tego dalej. Jeżeli broń atomową zastosują Rosjanie, co wtedy? Tego pytania nie stawia, ale możemy sobie wyobrazić. W Niemczech na przykład wykupiono już dawno temu maszynki spirytusowe do gotowania. Ludzie obawiają się nie tylko, że może być zakręcony kompletnie kurek z gazem, albo że gaz będzie bardzo drogi, ale też, że może pojawić się tutaj ryzyko wojny. I wtedy trzeba być przygotowanym na wszystko. Wielu ludzi, w wielu domach, w których piece były nieużywane, teraz prosi kominiarzy o zbadania, czy komin jest w porządku. Kominiarze kominy sprawdzają. Kolejka do kominiarzy jest długa. To wszystko dużo kosztuje, ale w trakcie na przykład modernizacji wielu domów wykorzystano kanały kominowe dla przeprowadzania rur, kabli, różnych takich rzeczy i okazuje się, że nie wszędzie jest możliwa instalacja pieców. To też jest, to też są Niemcy dzisiaj. To po prostu jest wynik tej wojny, która się toczy na Ukrainie i z tego zdają sobie sprawę Niemcy. Państwa bałtyckie, ja osobiście nienawidzę tej nazwy, dlatego że to jest nazwa imperialna, wprowadzona przez Rosjan. To była Prybałtyka, bo państwami bałtyckimi to jest nie tylko Litwa, Łotwa i Estonia, to jest także Szwecja, Finlandia, Rosja, Polska i Niemcy, ale tutaj chodzi o to, że to jest takie coś mniejszego, taki prywislański kraj nad Bałtykiem i to jest rzecz, której należałoby unikać, podobnie jak określenia Galicja wobec Małopolski. W każdym razie ta tematyka to jest na inny dzień, to może nie będziemy teraz o tym mówić. Donoszą też, że Litwa przedłużyć chce stan wyjątkowy i dostarczy haubice, armaty Ukrainie. No więc pytają się Niemcy zatrwożeni, zwłaszcza ci, którzy się niezbyt wyznają, mało czytają poważnej prasy, czy rzeczywiście Rosjanie wejdą do Niemiec. No, do tej pory zawsze uważano ich za wielkich przyjaciół, a więc wszystko być może jest możliwe. No i kwestia może reparacji, o tym też wspomnę, bo dawno mnie nie było w radiu. Oczywiście reparacje wywołały, żądanie reparacji z Warszawy wywołały trzęsienie ziemi w Niemczech, ale to bardzo dobrze, takie trzęsienia ziemi są potrzebne, bo one oczyszczają atmosferę i zmuszają ludzi do dyskusji, szerszego otwarcia oczu i zastanowienia się nad tym, co się wydarzyło tych kilkadziesiąt lat temu. Kilkadziesiąt lat temu Niemcy i Rosjanie zaatakowali Polskę i tutaj też to przypomnienie o tym w kontekście wojny ukraińskiej jest też dość istotne. Kwota roszczeń ze strony Polski 1 300 000 000 000, to biliard powiedziała podobno jakaś znana polska dziennikarka, ten 1 300 000 000 000 to jest kwota, jaka się nie, co mnie śniła, bo bardzo przewyższa ich dochód narodowy i budżet roczny. No, to jest naturalne, że wojna nie toczyła się o gruszki i jabłka, tylko była to potworna machina, walec, który niszczył Polskę w sposób straszny, nie wspominając już o ostatnim akordzie, jakim było powstanie warszawskie i celowe niszczenie po wojnie, praktycznie po zakończeniu działań wojennych, domu po domu, archiwów, muzeów i wszystkiego. To jest w ogóle tragiczne. Jedna rzecz, którą się zgodziłbym z komentatorem z Die Welt, zdaje się Fritz napisał ten komentarz, nie mam go w tej chwili przed sobą, że Polska powinna poprosić do kasy także i Rosjan. Oczywiście powiedziano w Polsce, że Rosjanie nie są państwem demokratycznym, lecz totalitarnym, w związku z tym takie roszczenie nie miałoby właściwego echa. Moim zdaniem nie ma to znaczenia. Trzeba ten rachunek wystawiać bez względu na to, czy klient jest gotów zapłacić, czy też będzie się przed tym rachunkiem wzdragał. To jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o przyszłą współpracę. Tutaj znalazłem ten materiał z Die Welt.
i na tym artykule, on jest ilustrowany, ten artykuł mapą środkowej Europy, jak to się dzisiaj mówi, o Europie Zachodniej, czyli Polsce, Niemczech, Czechach, Węgrach i tak dalej, bo to jest przetłumaczenie Mitteleuropa, to jest niemiecki wynalazek z czasów Kaisera Wilhelma, który został ochoczo podjęty dzisiaj przez media także i polskie. Polacy kochają nazywać się państwem Europy Wschodniej nawet, no więc to jest wyjątkowa jakaś przyjaźń do cesarza Wilhelma. W każdym razie pokazana jest ta mapa i pokazane są wielkie Niemcy, a więc Niemcy obejmujące dzisiejsze Niemcy, Pomorze Śląskie, Prusy Wschodnie, plus Czechy i Austrię, Polskę podzieloną na jasno-niebieskim kolorem, to na część niemiecką, i różowym na część rosyjską, i pokazują też Słowację, i ta Słowacja ma też Zakarpacie, mimo że Zakarpacie należało do Węgier w tym czasie, ale to nie o to chodzi, już ta solidność niemiecka, o której tyle się mówi, już się skończyła wiele, wiele lat temu, nawet w tych bardzo poważnych książkach i w bardzo poważnych publikacjach popełnia się żenujące błędy i dlatego bardzo dobrze byłoby przypomnieć na przykład o tych przyjacielskich gestach, jakie Niemcy i Rosjanie robili w okupowanej Polsce w postaci konferencji NKWD i Gestapo, które się odbywały, których celem było wyniszczenie polskiej inteligencji. Same odszkodowania to jest oczywiście kwestia bardzo ważna, dlatego że była bardzo ważna, kiedy występowali o to nasi żydowscy przyjaciele i było to słuszne. I tak samo jest to słuszne, jak występują o to i Polacy. I wydaje mi się tylko, że trzeba o tym pisać często, mówić głośno i przypominać to bez przerwy, żeby ten rachunek, niewyrównany rachunek krzywd, on cały czas był w pamięci społecznej dzisiejszego świata, bo przecież do tej pory tylko uważano, że Polska to nic, w ogóle w tej II wojnie światowej nie poniosła żadnych wielkich strat, a przecież to była największa ofiara Niemiec i Rosji. Największa, bo Polska straciła nie tylko ponad połowę swojego terytorium, nie tylko straciła 6 milionów mieszkańców, ale straciła przede wszystkim elity, które oczywiście, że sama pomogła w niszczeniu tych elit w czasie sowieckiej Polski po 1945 roku, jest to oczywiste, ale w ten sposób odbudowa i tożsamości narodowej, i tożsamości państwowej, kulturowej, cywilizacyjnej byłaby niezwykle trudna. Jeszcze ja pamiętam zaraz po wojnie, ja byłem wtedy dość małym chłopcem, aczkolwiek trudno w to uwierzyć, że byłem kiedyś małym chłopcem, w każdym razie czytałem takie arkusze, które moi rodzice mieli i te arkusze były wypełniane, jakie straty były poniesione w czasie II wojny światowej. Zbierano je. Nie wiem, nie udało mi się ustalić, jaka instytucja zbierała wówczas te arkusze. Czy na podstawie tych arkuszy wówczas dokonano jakichś szacunków? Czy te arkusze ugrzęzły gdzieś w biurach, w biurkach i czy nie zostały później wywleczone, spalone albo oddane na makulaturę? Tego wszystkiego nie wiem. Wszystko po kolei było w tych arkuszach wymieniane. Było tam mnóstwo pytań. Był taki większy arkusz niż arkusz papieru A4. Niestety on się nie zachował i nie mogę tego Państwu dokładnie przeczytać, ale wydaje mi się, że specjaliści powinni się tym zająć. Tak samo jak ten instytut, który zajmuje się stratami wojennymi. On powinien również zdecydowanie wymieniać i obliczać wszelkie straty dokonane w Polsce na skutek wspólnej z Niemcami agresji sowieckiej. Rosyjskie agresje to nie jest nic nowego w Polsce. Domaganie się roszczeń to byłoby coś nowego, odszkodowawczych. Przecież pamiętajmy o tym, że także w umowach zawartych między Polską a Rosją, na przykład po traktacie ryskim, też nie zażądano wszystkiego. I na tym kończę.